Zapisałem definicję R0, podstawowej liczby odtwarzania. Tak to się nazywa. Omówię definicję. R0 to przewidywana liczba osób, które ulegną zakażeniu od jednej osoby już zakażonej. Ujmę to matematycznie. R0 to liczba nowych przypadków podzielona przez liczbę istniejących. To daje średnią. W definicji czytamy w okresie zakaźności Niektóre choroby zakażają przez kilka dni inne mogą przetrwać lata jeszcze inne dekady Człowiek może zarażać innych nawet 30 lat po zakażeniu Słowa w grupie ryzyka odnoszą się do populacji niezaszczepionej Inaczej mówiąc to grupa która nie miała kontaktu z tą chorobą Ludzie którzy nigdy się z nią nie zetknęli ich układ odpornościowy pierwszy raz ma kontakt z tym patogenem, więc są narażeni na zakażenie. Najłatwiej mi będzie omówić to na przykładach. Weźmy cztery choroby zakaźne, które nazwę A, B, C i D. Cztery choroby zakaźne. Każda z chorób pojawia się w populacji, a my patrzymy, ile osób zostaje zakażonych. Dla ułatwienia załóżmy, że na każdą chorobę zapadają cztery osoby. Wybiegniemy w przyszłość. Przyjrzymy się sytuacji zależnie od choroby. Do tej wrócimy po kilku dekadach, bo tyle wynosi jej okres zakaźności. Musimy więc odczekać. Tu możemy wrócić po kilku tygodniach, a tu po kilku dniach. To zależy od choroby. Zależy, jak długo utrzymuje się zakaźność. Wracacie więc po jakimś czasie, i w przypadku A widzicie, że ta osoba kogoś zaraziła. I ta osoba też. Z kolei te dwie osoby nie przekazały choroby nikomu. Spytacie, ile wynosi R0? To liczba nowych przypadków, czyli 2, podzielona przez liczbę starych przypadków, 4. Zatem R0 jest równe pół. Co z chorobą B? Powiedzmy, że tu zostaną zakażone dwie osoby. Ta osoba kogoś zaraża, a ta nikogo. Liczymy przypadki. Tu mamy 4 podzielone przez 4, czyli 1. To średnia. Niektórzy zarazili więcej osób, inni mniej. Średnia wyniesie 1. Dla choroby C podobnie. Powiedzmy, że tu zakażeniu ulegnie kilka osób, tutaj dwie, może jedna tu, a ten ktoś zarazi jeszcze trzech ludzi. Łącznie mamy 4, 5, 6, 7, 8. Zostańmy przy ładnej liczbie. Powiedzmy, że zachorowało 8 osób. Zatem R0 jest równe 8 podzielone przez 4, czyli R0 to 2. Teraz D. Tu będzie aż przesadnie. Zakażeniu ulegnie mnóstwo osób. Z jakiegoś powodu, gdy sprawdzamy po paru tygodniach, widzimy, że bardzo wiele osób zachorowało. Oczywiście do średniej weźmiemy liczbę tych ludzi, podzielimy ją przez 4. Szybko dokończę. Staram się dojść do 72. Nie chcę przekroczyć tej liczby. 30, 40, 50, 60 i jeszcze do 72. To podzielone przez 5 będzie wynosić przepraszam, przez 4. 72 podzielone przez 4 to 18. Tutaj R0 wynosi 18. Chciałbym, byście zobaczyli na rysunku, jak to wszystko wygląda. Na razie to jasne. Nie musimy się martwić o tych pierwszych chorych, bo obserwowaliśmy ich tak długo, jak należało. Już nie zakażają. Obserwowaliśmy ich przez dni, tygodnie, lata tyle, ile wynosił okres zakaźności. Teraz interesują nas ci niebiescy. Dowiedzmy się, jak oni szerzą chorobę. Zacznijmy tutaj. Powiedzmy, że ta osoba zakaża jedną. Ta osoba też. Tu jest jedna osoba i druga. A ten ktoś nie zaraża nikogo. Policzę to szybko. Jesteśmy w jakimś punkcie przyszłości odległej. Dzielimy liczbę nowych przypadków przez liczbę przypadków istniejących. Istniejące były dwa, czyli tu jest dwójka i jedna nowa osoba tutaj. Wartość r0 pozostanie stała. To chciałem pokazać. R0 się nie zmienia. Przybiera jedną wartość dla konkretnej choroby. 4 przez 4 to nadal 1, więc R0. Powiedziałem, że R0 się nie zmienia. Możemy zatem założyć, co się stanie. Średnia wyniesie 2. Jedni zakażą mniej, inni więcej osób, ale w sumie wyjdzie nam ta liczba. Uzyskamy coś takiego. Tu od razu widać szybkość. Liczba zachorowań podwaja się za każdym razem, gdy sprawdzacie. Co kilka dni? Liczba podwaja się w danych okresach. Zaczęliśmy od 8, więc tu mamy 16. A tutaj? Wyjdzie bardzo dużo. 72 razy 18 równa się. obliczyłem już wcześniej 1296 nowych przypadków. A zaczęliśmy od 72. To nasze R0 równe 18. Nie rysuję, napiszę tylko dużo, dużo ludzi. Już widzicie, co się dzieje. Gdy mamy R0 mniejsze od 1 to ten przypadek, widać, że choroba wygaśnie, choroba zakaźna będzie zanikała. Już prawie wygasła. Zaczęło się od czterech osób, została jedna zakażona. Tutaj, gdzie R0 jest równe 1, sytuacja będzie stabilna. W czasie zobaczymy, że tyle samo osób, tu 4, ulegnie zakażeniu. A tu, gdzie R0 jest większe od 1, ma znaczenie, o ile większe, choroba będzie się szerzyć. Dlatego ta liczba jest taka ważna i przydatna. Umiejscowimy to w kontekście: Ebola R0 eboli wynosi około dwóch. No właśnie tę chorobę miałem na myśli, podając ten przykład. Natomiast choroba D to odra. Odra mogłaby się szerzyć znacznie bardziej niż np. ebola. Zanim poczujecie się całkowicie bezradni, bo szerzenie się chorób wygląda przerażająco, pozwólcie, że coś zauważę. Możemy interweniować. Jest parę sposobów, by ograniczyć szerzenie się choroby o wysokim R0. Jednym z nich jest zablokowanie transmisji. Chorego należy odizolować, a gdy muszą przy nim być zdrowe osoby np. pielęgniarki czy lekarze muszą nosić ubranie ochronne. Można zatem odizolować pacjenta zadbać o stroje ochronne. Wszystko to sprzyja zablokowaniu transmisji. Pomyślmy jeszcze o sytuacji, kiedy ktoś ma kontakt z chorobą. Odra to świetny przykład. Ebola niestety nie pasuje do tej drugiej kategorii. Dziś, 12 października, jeszcze nie. Ale przeciwko Odrze mamy szczepionki. Można więc szczepić ludzi. W przypadku Odry podajemy szczepionkę MMR. Szczepionka MMR. Ma ona określoną skuteczność, więc wiele zaszczepionych osób uniknie zachorowania. Takimi sposobami ograniczamy szerzenie się tych silnie zakaźnych chorób.